w obecnych czasach to jest dla nas, bez klienta nie ma zysku, w związku z czym to jest ciężko mówić, że to jest wybór albo zysk, albo odpowiedzialność i dobre zachowania klienta, dlatego nasz biznes musimy budować na długotrwałej relacji. Etyczne zachowanie, takie, którym pomagamy klientom, pokazujemy, że nasze produkty są takie, jakie obiecywaliśmy, że my jako ubezpieczyciele pomagamy klientom rozwiązać problemy, to jest moim zdaniem kluczowe. Tak? My nie możemy maksymalizować krótkoterminowych zysków, bo nasze relacje muszą być wieloletnie. Lojalność klientów jest kluczowa nie tylko w ubezpieczeniach, ale w każdej branży obecnej gospodarczej, więc wydaje mi się, że te dylematy, które jeszcze 10 lat temu może nie były dylematami, teraz to są nasze business as usual. Głęboko wierzę, że taka kultura oparta na wartościach, na tym, że od najwyższej kadry zarządzającej po pracowników, że wszyscy wiemy, jakimi wartościami się kierujemy, jest szalenie istotne po to właśnie, żebyśmy nie mieli tych dylematów. Nadużycia, oszustwa zawsze będą, natomiast my musimy być na nie racjonalnie przygotowani. Tak? My nie możemy ani walczyć, zakładać, że wszystko jest przestępstwem, oszustwem, ani też zakładać, że jego nie ma. My musimy tutaj być bardzo zrównoważeni, ale przede wszystkim wspierać otoczenie i warunki takie właśnie, które są bardzo mocno powiązane z kulturą organizacyjną, z wartościami, które będą zmniejszały ryzyko oszustw, nadużyć czy działań, które są niepożądane. Żeby być etycznym, żeby starać się zawsze stosować najbardziej profesjonalne, dobre zasady w stosunku do współpracowników, w stosunku do swoich klientów, partnerów. Kluczowe jest chyba to, żeby pamiętać o własnych wartościach, pamiętać też o wartościach swoich partnerów, najlepiej, żeby one były zgodne. Przypominać sobie o tym, że tak naprawdę praca jest istotna, ale też trzeba budować te wartości okołobiznesowe, żeby na koniec kariery zawodowej, czy też na koniec jakiegoś projektu można było powiedzieć, że większość rzeczy zrobiło się zgodnie z tym, co chciało się zrobić i zawsze się było dobrze. To jest dosyć mocne pytanie filozoficzne, dotyczy filozofii biznesu. Zapewne w różnych branżach inaczej się na to patrzy, to są też inne wyzwania. My raczej staramy się patrzeć na to, że wyzwaniem jest to, żeby starać się dostarczać jak najlepszy produkt dla klienta, żeby on mógł rozwijać swój biznes.